Męska Liga Mistrzów to zdecydowanie to, co lubimy najbardziej. Jest także żeńska Liga Mistrzów, ale czy ktoś ją ogląda? No, tak średnio bym powiedział. Ale już w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy skład złożony z najwyżej ocenionych kobiet w EA Sports FC24 byłby w stanie wygrać oczywiście męską Ligę Mistrzów. Symulacja, jak domyślicie się, odbędzie się oczywiście w Lidze Mistrzów. No zobaczymy, jak ta nasza drużyna sobie poradzi. Ja jestem naprawdę ciekawy. No i cóż, jeżeli takie odcinki i pomysły Ci się podobają, to staw łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale pod tym filmem. No i cóż, ja już teraz oczywiście nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A więc tak, jesteśmy już tutaj w naszej Lidze Mistrzów. Grupy mamy generalnie stare, gdyż żeby były te kobiety, to nie może być nowych składów i tak dalej. No ale to rozumiem, że oczywiście wszyscy zrozumieją, więc przechodzimy do pierwszej grupy, gdzie jest oczywiście Real Madryt, Lipsk, Szachtar oraz Celtic, gdyż w Realu Madryt po prostu nasze drużyny będą tutaj kobiece rozgrywać swoje mecze, więc cóż, na pewno w tym odcinku spróbujemy kilku prób, bo wątpię, że za pierwszą próbą uda się wygrać taką Ligę Mistrzów, więc cóż, no tutaj robimy sobie nowy zapis i cóż, intro Ligi Mistrzów. Wszystkim nam dobrze oczywiście znane. No i cóż, jesteśmy. Przejdźmy sobie na początek do naszego zespołu, żeby wam go pokazać. Jest tak, Hansen, jest Kerry, jest Jani, jest Magul, Putejas, Bonmati, Leon, Rolfo, Renard, Bronze, Endler. No i na ławce oczywiście zawodniczki z tego zespołu. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Skład oczywiście zbudowany z najlepszych piłkarek. Więc cóż, to nie mamy nic chyba tutaj do zapisywania, tak szczerze. No i przechodzimy do pierwszego meczu, gdzie kobiecy Real Madryt podejmie RB Lipsk, więc zobaczymy, jaki będzie pierwszy wynik. I w pierwszym meczu kobiety wygrywają 2-1, czyli początek, nie oszukujmy się, ale naprawdę bardzo udany w tym przypadku, więc można się tylko cieszyć tak naprawdę, bo no zaczynamy dobrze. Następny mecz rozegramy z Celticiem, gdzie także powinniśmy na luzie taki mecz wygrać, więc cóż, Real Madryt kontra Celtic Glasgow. No i 4-2 Diani, Magul z bramką także, do tego Graham oraz Diani, więc widzimy tutaj Graham i Diani, jak na sam początek radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. O, Kopenhaga w ogóle wygrywa z Borussią, więc to też ciekawe zjawisko w tym przypadku. No i cóż, jesteśmy na pierwszym miejscu z Szachtarem, też raczej wygrać powinniśmy, gdyż nie jest to jakaś mocna drużyna, więc przejdźmy do tego Real Madryt kontra Szachtar. No i 3-1 Diani, Alexia Putejas, to jest prawdopodobnie Renard, także obrończyni z bramką. Więc widzimy Szachtar, 2 strzały, 1 bramka, 1 okazja, 1 bramka, więc no 100% skuteczności, no aczkolwiek tutaj nasze kobiety no zdominowały tą drużynę. No i widzimy, że po pierwszej połowie tego, pierwszych meczy, oczywiście Lidze Mistrzów, 3-0-0, 9 bramek strzelonych, 4 stracone, 9 punktów i tak naprawdę jeżeli wygramy teraz swój mecz z Szachtarem Donieck, to z grupy już wyszliśmy, czyli to jak na sam początek już mnie cieszy tak naprawdę, więc cóż, Szachtar kontra Real Madryt. No i 4-2 teraz Aitana oraz bramkę strzela także Diani i Alexa Putejas. To jest 2 bramki Szachtara, czyli to troszkę więcej niż ostatnio. 4 strzały, 4 okazje, więc skuteczność także 50% w tym przypadku, czyli no można tylko chyba tutaj pochwalić Szachtar, że naprawdę daje on radę. No i cóż, kolejny mecz przed nami, tym razem z Celticiem. Celtic także 1 punkt, Lipsk traci tylko 3 do nas, co prawda, no ale tutaj wątpię, żebyśmy z Celticiem mecz przegrali. Nasze piłkarki tej powinny dać na pewno radę, więc cóż, Real Madryt kontra Celtic, let's go. No i 2-0, Alexa Putejas oraz Graham. No i już mamy komplet punktów po 5 meczach. No i zobaczymy, czy z Lipskiem także się uda tutaj no coś zdziałać. Zobaczmy sobie także inne grupy tutaj, bo jestem ciekawy, na koło możemy w teorii wylosować. W ogóle Celtic i Szachtar po 1 punkcie, więc tutaj ciekawie. Od grupy A, no Liverpool i Napoli wychodzą, więc nie ma co się dziwić. W tej grupie jeszcze Porto może wyjść albo Klub Brugge, ale no Atletico 6 punktów i z grupy też może nie wyjść. Barcelona w ogóle na pierwszym miejscu, 14 punktów, więc naprawdę spoko. Spurs 18 punktów, Milan na pierwszym miejscu, Chelsea na drugim, tutaj Remy. City także bliskie wyjścia z grupy, no tutaj znaczy na pewno już wyjdą, bo nie ma kto ich prześcignąć. No i nic najlepsze, PSG także pewne wyjście z grupy nie jest. Więc no tak to się prezentuje, więc cóż, przed nami ostatni mecz z Lipskiem, czyli najcięższą drużyną na pewno w tej grupie, ale powinno się chyba udać wygrać. I jest pierwszy remis, także Forsberg oraz Alexia Putejas i mamy remis w pierwszym meczu. No i cóż, no i tutaj niestety się no wygrać po prostu nie udało. Więc cóż, pierwszy remis, pierwsza strata punktów i na koło trafimy od razu w tej grupie. No wiemy, tutaj może być zarówno Atletico Madryt, może być PSG, więc mogą być różne drużyny, a trafiamy na Napoli, czyli powtórka meczu, który mieliśmy okazję oglądać niedawno. Tutaj w najlepszych strzelcach jest w ogóle Haaland, 9 bramek, Morata 7 bramek, Fati 6,
Kane 5, no to jeszcze stare kluby są, no żadnej z naszych piłkarek tutaj na razie nie ma. Więc cóż, pierwszy mecz kobiety kontra Napoli, no pierwsza już cięższa drużyna, no ale wygrywamy 3-0, bramkę strzela Graham, Alexa Putellas oraz Alexia Putellas. No i cóż, no w pierwszym meczu 3-0, czyli tak naprawdę już nic złego się nie powinno w tej fazie stać. No i powinniśmy tutaj awansować oczywiście dalej, ale czy to się uda? To zobaczymy oczywiście już za chwilę. Oj, w ogóle się ktoś tutaj wykartkował. No więc musimy sobie drużynkę tutaj lekko zmodyfikować. No czemu? Szkoda, dostała czerwoną kartkę, no ale cóż, mamy jakąś obrończynię? Jest, Paredes! I ona ma w ogóle na niższy overall niestety. I co, musimy jakiegoś pana tutaj dać chyba do składu, tak? Arivas to jest mężczyzna na 100% według mnie. No cóż, no to dajmy kogoś najsłabszego, czyli tutaj w tym przypadku Peter wejdzie w miejsce naszej obrończyni, więc cóż, no przed nami mecz rewanżowy z Napoli, no ja tutaj wątpię, żebyśmy mogli ten mecz przegrać, bo to byłaby już katastrofa. No i cóż, w meczu 6-1, Aitana, Graham oraz Kerr z bramkami. No i cóż, no szybki awans do kolejnej fazy, no i teraz już przed nami chyba z tego co kojarzę są ćwierćfinały, a w ćwierćfinale, zobaczmy jeszcze wyniki. Spurs awansuje, eliminuje Lipsk, z którym byliśmy w grupie, Milan awansuje, Leverkusen eliminuje Chelsea, Barcelona eliminuje Paris Saint-Germain, City eliminuje Bayern Monachium, więc także ciekawie, Liverpool przegrywa z Sevillą oraz Benfica leci też dalej, czyli no drużyny nie są jakieś mocne tak naprawdę, więc tutaj się dużo może jeszcze tak naprawdę wydarzyć. Czy my trafimy teraz na Barcelonę? I naprawdę? Na Manchester City. No i tutaj już przestaje być tak naprawdę spoko. Ajajaj, oj, Putellas w ogóle na czwartym miejscu, więc spoko to wygląda. Zobaczmy, czy nasza obrończyni już może wrócić. Jest, dokładnie, już może wrócić do naszego składu. No, czyli Peter, no tak jak szybko wszedł, tak szybko wychodzi. No i cóż, no przed nami mecz z Manchesterem City. Manchester City ma też chyba mocną drużynę z tego co pamiętam. No więc to będzie ciężki ćwierćfinał dla nas. I w pierwszym meczu remis 1-1. Mohamed Salah z bramką, bo to jest ten też jeden z lepszych składów. No i Real Madrid 1-1 bramka, 1-1 w pierwszym meczu. No i cóż, no zobaczymy, jak tam pójdzie oczywiście dalej. W pierwszym meczu był remis, no i cóż, no czy będzie wymarzony półfinał? Ojojoj, i jeszcze Kerr się wykartkowała. Kerr się wykartkowała, to już w ogóle nam robi mega podgórkę. A nie wiem, czy mamy jakąkolwiek napastniczkę tak naprawdę zamiast niej. No Diani może grać jako napastniczka, Hansen niech idzie po prostu tutaj. Ojojoj, no widzimy, są pierwsze problemy, no ale jest ona, no ale cóż, no co nie zmienia faktu, że tracimy swoją najlepszą napastniczkę w tej drużynie. Więc to cóż, no trzeba tutaj na pewno atakować i mieć nadzieję, że się uda tutaj coś wygrać. No cóż, no niestety troszkę smutno. No ale dobra, no i tak się okaże, że my tego meczu nie wygramy. Więc no cóż, no chwila prawdy, czy wygramy? I wygrywamy 2-1 tutaj Aitana z bramką oraz Magul. No i takim oto akcentem udaje nam się awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Czyli jednak nie jest tak źle, jak myśleliśmy z samego początku. Jakby udało się to zrobić w pierwszej próbie, naprawdę byłbym tej pełen podziwu. I trafiamy teraz na Milan. Zobaczmy ogólnie tabelę. Półfinał Leverkusen, Sevilla, Real Madrid kontra Milan. No drużyny bardzo słabe, według mnie jak na półfinał Ligi Mistrzów, co bardziej mi uświadcza w tym, że możemy no chyba awansować. Samker oczywiście wraca, więc no musimy tutaj atak cały praktycznie pozmieniać. Musieliśmy tutaj Johnny'ego Bravo oczywiście zmienić. No i cóż, no tak się prezentuje znowu nasz składzik. Wraca Samker. No i cóż, no na Milan to jestem gotowy, wydaje mi się, że powinniśmy oczywiście wygrać, zaraz to się oczywiście okaże, ale nie, bo tutaj składzik się coś zepsuł, proszę Państwa. Właśnie, no nie, no tutaj bym takim składem nie wyszedł, że Kerr byłaby jakoś prawy skrzydłowy, bo to jest ważny mecz z Milanem. No cóż, no jest, ja wierzę, że tutaj się uda pierwszy mecz wygrać, Milan kontra Real Madryt, 3-1, Diani, Graham, Aitana z czerwoną kartką oraz Alexa Putellas, Leao także z bramką. No ale te czerwone kartki naprawdę mocno nas się trzymają w tej symulacji. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej tutaj perspektywie. No ale wiadomo jak jest. Bonmati 90 overalla niestety. I musimy ją zmienić. No cóż, no Gejoro chyba tutaj, tak? Tak to się chyba mówi. No i Bonmati musi znowu. Co z Johnny Bravo? On nas przyniósł ostatnio chwałę. No więc cóż, no grałem bez wysoko ocenionej piłkarki w tym meczu. No ale cóż, no wierzę, że tą zaliczkę uda się utrzymać w meczu z Milanem. I jest remis 2-2, ale tutaj po stracie, po strzeleniu tych bramek z pierwszego meczu awansujemy do wielkiego finału i zobaczymy, czy już w pierwszej symulacji uda się takową Ligę Mistrzów wygrać, a zagramy z Sevillą, to nie jest Liga Europy, nie ma co, więc no są jakieś tutaj większe szanse. No i przed nami wielki finał,
Więc czekajcie, trzeba tutaj też przywrócić panią Bonmati, bo to jednak ważna piłkarka dla naszego zespołu. No i cóż, Johnny Bravo wraca, no. Przydał się na pewno w jakimś stopniu i zobaczmy też najlepszych strzelców na ten moment. Dobra, statystyki zawodników. Haaland i tak najwięcej bramek, Leo 10, Fati 10, Hansen 7 bramek w 12 meczach, czyli Hansen najwięcej bramek. Czy strzeli hat-tricka to wątpię, no ale cóż. Wielki finał, a finały wiemy się ogląda na podglądzie, widok taktyczny. No i cóż, zaczynamy ten mecz finałowy i czy w pierwszej symulacji się uda wygrać? Ja jestem tego naprawdę bardzo ciekawy. No i cóż. Ja chciałem widok taktyczny, no ale cóż, no rozumiem, że... Aha, to jest widok taktyczny. Czy się zmienił po prostu widok taktyczny może, że już nie ma tych kafelków. Tryb widza. Ciekawe, czy będą jakieś najlepsze akcje po prostu pokazane, czy po prostu cały mecz. Widok menadżera, no dobra, mamy tutaj w początku problemy. Jest Bonmati, jest sam Kerr. Przejdź do symulacji, chyba o to nam chodziło. O, dokładnie o to mi chodziło, dobra, jednak to cały czas działa, tylko ja się pomyliłem. No i cóż, jestem tej mocno ciekawy, jak to się dalej potoczy. Można powiedzieć takie lekko hiszpańskie derby. Na biało Sevilla, mamy tutaj spalonego z tego, co widzimy. No i teraz kobiety przy piłce. No ja tutaj wierzę w deklasację, bo do finału się nie dochodzi, żeby nikogo nie wygrywać, co prawda. Dobra, jesteśmy przy piłce, jest Magul z tego, co kojarzę po numerku. I z kontrą już Sevilla. Z kontrą Sevilla broni bramkarka. No co tu się dzieje? Naprawdę, no na tej planszy się to różnie widać wszystko. I jest dośrodkowanie, ale broni. Tutaj każdy chce ten mecz wygrać. Ale że Sevilla, no, wygraliśmy z Milanem, wygraliśmy z Manchesterem City, złożonym z najlepszych piłkarzy w tej grze. No i czy teraz byśmy mogli odpaść? No pewnie tak, no ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy oczywiście. Broni bramkarka. Pierwsza połowa cały czas bez goli. No cóż, no Sevilla też przypadkiem do tego finału nie doszła, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, ale chociaż tutaj to tak nie pasuje ten klub w tym finale, to coś niemożliwego. Podaje, no nie, no tutaj nie możemy stracić bramki, nie, jest... Jezus, co tutaj się dzieje? Koniec pierwszej połowy. Posiadanie piłki na Sevilla, my nie oddaliśmy żadnego strzału w tym meczu. Czas na drugą połowę, no cóż, no widzimy, że robi się naprawdę ciekawie. No, może oddamy jakiś strzał chociaż w tym meczu, nie? No bo na razie to ani okazji, ani strzałów. No mieliśmy okazję, ale no znowu bez strzału. No ten finał nie może się skończyć klapą, no. Co by o nie mówić. Jest Sevilla, jest w świetnej sytuacji, ale musimy z tą kontrą zaraz wyjść. Ja wiem, że to będzie jeden strzał, jedna bramka. No musi tak być. No ale chyba na to się nie zapowiada na razie. Nie! 1-0 dla Sevilla, Jordan z bramką. I czy to tak się skończy, że w wielkim finale ta symulacja się po prostu zakończy? Bez żadnego strzału w tej połowie, ostatnie 20 minut. No nie wiem, no jest mi trochę smutno, jak na to patrzę. Broni, pierwszy strzał, ale niestety bez bramki. No cóż, no prawdopodobnie się nie uda. Prawdopodobnie się nie uda tego wygrać, a doszliśmy tak daleko. To jest naprawdę szkoda. Dobra, widok taktyczny już sobie dajmy. Na tryb widza sobie przejdźmy na ostatnie 7 minut. No cóż, to ciężko się na to patrzy, że Sevilla z nami wygra prawdopodobnie. Jest na was. No, będą się trzymać w piłce, ale widzimy piłkarki zaspałe, które zaspały ten finał. I po takim pięknej deklasacji tak naprawdę w innych meczach, no niestety prawdopodobnie nie awansujemy dalej. Jordan. I koniec, ostatnia minuta, jeszcze może być tylko 2-0. Obok bramki, no i mecz się po tym wykopie skończy. Zmiana jeszcze tutaj widzimy, ale to już nic nie wnosi tak naprawdę, no i cóż no. Niestety, no nie udało się w dzisiejszej symulacji, doszliśmy do finału. Ale no... No cóż, no chociaż byliśmy blisko, prawda? Prawda. Dobra, jeszcze tutaj, to jednak nie był rzut roczny, więc może być 2-0 dla Sevilla. Trzecia minuta doliczona. I koniec meczu, no niestety. Kobietom się nie udaje wygrywać męskiej Ligi Mistrzów, chociaż i tak doszły do finału, no ale jednak liczyliśmy na coś więcej w tym przypadku. Więc to cóż, o takim smutnym akcentem też się w dzisiejszym odcinku chyba pożegnamy, no bo nic chyba więcej już tutaj nie zdziałamy, więc cóż. No ja mam szczerą nadzieję, że odcinek wam się oczywiście spodobał.
Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. No i cóż, no, słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale. Trochę mi smutno. Ale cóż, no nic nie poradzimy. No cóż, do usłyszenia, cześć. No i kobietom się niestety nie udało.